Jestem duszą intergalaktycznie podróżującej istoty pozaziemskiej. Rozbiłem się na Kolinis i tam zginąłem. Od tego czasu szkolę tutaj bohaterów w wymiarze pomiędzy światem żywych i umarłych, aby sprzeciwiali się złu. Jak w ogóle do tego doszło? Kilka stuleci temu moja ojczysta planeta została zniszczona przez siły Beliara. Uciekałem jako jedyny ocalały wzdłuż wszechświata, jednak mój wehikuł był mocno uszkodzony. I tak oto w wyniku awarii dało mi się jedynie przymusowo wylądować na wyspie Kolinis. Albo raczej na ukrytej części wyspy, która nazywa się Jarkenar. Spalony wrak mojego wehikułu leży do dziś na klifach kanionu. Jak się masz? A jak do cholery mam się miewać? Nawet nie mam własnego imienia. Nasza mieszanka ducha z obcym ciągle nam prorokuje, że to on nas wybrał, bo jesteśmy tacy wyjątkowi. Że jeszcze dokonamy rzeczy wielkich. Tylko po co to wszystko, ja się pytam? Nawet jeśli uratuje w pojedynkę cały kontynent, to przecież bezimienny bohater. Jest zbyt suchy na pieśni pochwalne czy ekscytującą historię. To znaczy, że ryzykuje głową i gardłem. Bez, należy podkreślić, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, czy też ubezpieczenia zdrowotnego. A na końcu, i tak to wszystko nie przyniesie mi chwały. Do diabła. Z ciebie zawsze taki optymista? Odwal się. Już jestem ciekaw, jakie masz dla mnie zadanie. Myślę, że będziesz miał przy tym niezły ubaw. Uważaj. Orce, nasz mały człowieczek, daj mi spokój. Hoduje na zboczu swojej małej wysepki troli jagody. Mają nieco silniejsze działanie od bagiennego ziela i ponoć pomagają mu podczas medytacji. Jak dla mnie to on właśnie przez nie tak zdziwaczał, ale nieważne. Chcę, żebyś polał te troli jagody paroma kroplami mojej mikstury many. Dzięki temu zmieni to nieco ich działanie. Orce nieźle się rozochoci. Ej, co robisz? Nigdzie nie dadzą spokoju. Czy to nie jest wyraźny znak ku temu, że chcę być sam, skoro się tu zaszyłem? A może mam sobie postawić wielką wywieszkę z napisem "Chcę świętego spokoju"? Ale skoro tu jesteś, to chętnie powiem ci to jeszcze raz dobitnie w twarz. Paszą won! Jakiemu zadaniu mnie poddasz? Cóż, wygląda na to, że ktoś znowu pożyczył sobie jedną z moich ksiąg bez pytania. Mógłby się w sumie dla mnie odzyskać. Jakiej to książki brakuje? Gra na lutni dla początkujących. Teraz jest to szczególnie uciążliwe, bo właśnie uczę się muzykować na tym instrumencie. Jak ty zechciałbyś poddać mnie próbie? Nie będę wymagał od twojej prosto wydzierganej duszy zbyt wiele. Przetestuję jedynie twoją zwinność i szybkość. Przywołałem 5 ognistych kul i rozprowadziłem po świecie. Złapię wszystkie, a zaliczysz tym samym moje zadanie. A jak mam złapać te kule? Musisz jedynie trafić je jedną ze swoich broni. To nie powinno być zbytnio skomplikowane nawet dla kogoś takiego jak ty. Chyba po skończeniu tutaj moich zadań będziemy musieli sobie jeszcze raz porozmawiać. Pokruszki są niczym innym jak tylko oznaką słabości. Ej, bezimienny twierdził, że miałeś niedawno w ofercie dość ciekawe ziele na sprzedaż. Nie mógłby... Nie! Przecież jeszcze nie wiesz, o co chcę prosić. Niech zgadnę. Gość chce dostawy i posłał tu ciebie, żeby jakoś skombinować. Możesz to sobie od razu wybić z głowy. Nie bez powodu usunąłem to ziele z asortymentu. Kiedy bezimienny ostatnim razem to palił, wywrócił do góry nogami całe obozowisko. I na kogo wtedy spadła wina? Już prędzej dałbym Dedalusowi znowu upędzić bimber, niż żeby miała mi się ta sytuacja powtórzyć. Cześć, jak się masz? Jeśli ten, który zleca innym zagadki, sam nie jest zagadkowy, to nie jest jego zagadką. Prawdziwie zagadkowy może być tylko ten, kto nie rozumie nawet samego siebie. Jak mogę więc ja, człowiek zagadka, wyjawić enigmę mej duszy i odpowiedzieć ci na twoje pytanie? Jesteś ślepy? Dlaczego? I tak wiecznie wątpiący, nie wierzył w moje umiejętności. Powiedział, że jestem starym, głupim człowiekiem. Twierdził, że powinienem udowodnić swoje kwalifikacje. Chciał gorzałkę, mocniejszą niż wszystkie poprzednie. Przyjąłem wyzwanie, a rezultat przyćmił wszelkie oczekiwania. Dosłownie. Olbrzymi sukces, nawet jeśli już nie dane mi będzie pędzić gorzałki. Mam tu eliksir powodujący depresję. Dobrze, bardzo dobrze.
Właśnie nagotowałem na dzisiaj racji żywnościowych. Teraz do każdej miski pójdzie kropla tego eliksiru i będziesz mógł rozdać racje. Ja mam je rozdać? Tak. Daj tu każdemu mieszkańcowi po misce tego gulaszu, za wyjątkiem potężnego krasnoluda z kosmosu. Duchy przeważnie nie mają zbyt wielkiego apetytu. Odbędzie się wkrótce na arenie więcej walk? Chyba rzucam swój zawód w cholerę. Praca na arenie jest po prostu zbyt frustrująca. Nieważne, kto wygra, jeden zawsze przegrywa. Czy to nie okropne? Jak leci? Przy mojej chorobliwej skłonności do emancypacji nigdy nie znajdę sobie męża. Zawsze tyle się staram, ale przecież wszystko to tylko pozory. Nikt mnie nie chce, nikt mnie nie lubi. Muszę już ruszać w dalszą drogę.